temat klubu jezieckiego Agrohandel zaczęliśmy rozmawiać w 1998 roku. Z panem Janem znamy się bardzo długo, od 13 roku życia. Między nami była zawsze współpraca, nigdy nie było żadnych nieporozumień. Działamy, no jest to wspaniały człowiek, na dobre i na złe. Mój brat, 17 lat starszy, był piłkarzem. Co niedzielę mnie zabierał, bo mama mówiła, zabieraj go, to możesz trenować. Ja jako zawodowiec musiał dużo trenować. Kolega Jan nie jest tylko pasjonatem jeździectwa. On naprawdę sport zna od podszewki w różnych dyscyplinach. Można go spytać o żużel, o piłkę nożną, o kolarstwo. Nawet o takie dyscypliny niszowe, które no, człowiek by się nie spodziewał, że on wie, tyle wiedzy ma na ten temat. Uprawiałem lekkoatletykę, biegi średnie, potem kolarstwo nie uprawiałem, bo to tam nie można mówić, że uprawiałem. Z kolegą Ciesielskim, Alfredem Łakomem, którzy byli znanymi kolarzami, wyjeżdżam raz po raz na treningi, albo też na zabawy wiejskie ich wyścigowymi rowerami, bo mieli kilka, wracałem z nimi. Ściągnęli mnie pan Jan Nowicki, nieżyjący Tadeusz Paździor, do Unii Leszno, do działalności Unii Leszno. Sponsorowałem w Unii Leszno, byłem wiceprezesem do spraw sportu, członkiem zarządu. Sponsorowałem Romana Jankowskiego, Adama Łabęckiego, Piotra Pawlickiego, Nestora. Sponsorowałem Mikołajczaka, pierwszym żużlowcem, który u nas taki zaczynał karierę, to Greg Hancock jako młody, zobaczcie na zdjęcia w Unii, to zobaczycie kowboja młodego z długimi włosami, niepodobnego dzisiaj do siebie. Konie mnie nie interesują. To muszę wam powiedzieć otwarcie i szczerze, uważałem go za najbardziej nudny sport, jaki może być. Zobaczyłem 3-4 przejazdy, hyc, mówię, o ja, jakie to nudne. I zacząłem, jakiś ty jeżdżę w tej piłce, to tam różne przekręty, wiesz, tu ptaszki śpiewają, się patrzy, fajnie, wspaniała przygoda, wspaniali, inteligentni ludzie. I mnie przypomina, dobra, raz pojechałem z nim na zawody, no, nieładnie, dobrze to wygląda. Trzeci, czwarty, siódmy, dobra, działamy, ale robimy porządny klub. Nie lubię dziadostwa, porządny klub robimy, ja się, dobra, robimy. No ty mi pomożesz, bo się więcej na tych koniach znasz, jesteś prezesem i działamy razem, ale mi się nie wycofasz. Okej, nie wycofuję się. Początki tego klubu były takie, że zajmowaliśmy się rekreacją, organizacją obozów jeździeckich dla dzieci, pracowników. Dzwoni do mnie Adam Łabęcki, były mój żużlowiec, którego sponsorowałem. Mówi, niech pan przyjedzie, prezesie doradcy, do Leszna. Są zawody konne na hali, międzynarodowe, duże zawody, pogadamy. No i ten Adam przyszedł z Dawidem Rakoczym. Mówi, skończył szkołę sportową, jeździectwo, może byśmy tak pan go przyjął. Ja wiem, że ja nie mam koni dla Dawida, no jak mogę wicemistrza Europy, czy mogę go przyjąć, nie? No i pojechał z moją pracownicą Dawid Batą Kokocińską na przetarg. Tam był Marino i drugi koń, zapomniałem, kupili Marino i drugi z tej całej stawki, ale dali za roczne wypożyczenie 70 tysięcy. Ta moja menadżer dzwoni, panie prezesie, co robimy? Mówię, daj spokój! I przyjechali bez konia. No i wypożyczyłem takiego harpera i zaczął na tym harperze Dawid Rakoczy jeździć. Dzisiaj już po blisko 10 latach nie współpracuję z panem prezesem. Przyjeżdżam tu na zawody, miło wspominam tamten czas. Cieszę się przede wszystkim z tego, że nasze relacje nie uległy zmianom, a praktycznie jest tak jak było. Do tego wszystkiego ośrodek pięknieje, jest z roku na rok coraz lepiej. Pamiętam, że jak tu przyjechaliśmy, widzieliśmy tylko za płota jakąś małą stajenkę na 6 koni. A dzisiaj jak patrzę na przepiękne parkury, przepiękny obiekt, w życiu bym nie uwierzył, że można tego dokonać. No i pojechaliśmy do Budzynia, do Kaczor, na wielkie zawody kubackie i inni, i Dawid na tym harperze. No i jedziemy jednym koniem. Siedzi pan Stokłosa, siedzi no mój kolega, teraz Jurek, na Harleju tam pojeździł. No my tacy widoki tym harperem przyjechaliśmy. No kurde, chyba tam znani zawodnicy. Dawid wyjechał, było, no i wygrał tego kaczora po raz pierwszy na jednym koniu. Na tym koniu jeździliśmy co tydzień.
jechaliśmy z Dawidem wybierać coś do Mosznej i chodził tam Jacek Budzki i te konie wpuszczał, a Dawid mówi, szefie, ten by nam się przydał, spokojny chłop, on by się przydał taki do roboty. No, ja go wołam, no a Jacek tam, no znamy go doskonale, bardzo małomówny, kilka słów wykrztusił, no dobra, jeżeli będziesz chciał, no to będziemy pracować razem. I Jacek przyszedł do nas pracować wraz z swoją małżonką Magdą i tak już tutaj pracują od wielu, wielu 12 lat, po ślubie ciągle związani z Adamem. Pani Aleksandr, bardzo mi się podobała jako medialny jeździec, a zarazem i kobieta, bo no, tych kobiet za dużo w tym jeździectwie nie ma. No i tak z panią Olą się zgadzaliśmy i również z jej odwiecznym menadżerem, kolegą Gołasiem. Był to moment, kiedy zjechałam do Polski z zagranicznych wojaży i przyjechałam tutaj do Agrohandlu i to fajnie spotkałam. Pan prezes wyraził chęć i zainteresowanie spotkania się ze mną. Rozmawialiśmy, pamiętam, ja przedstawiałam swoją wizję na najbliższe lata, co chciałabym zrobić, co chciałabym, w jakim kierunku chciałabym pójść. I fajnie, bo pan prezes to tak wysłuchał. Być może go to trochę zaciekawiło, bo dał mi tam troszkę więcej jak 5 minut. Ale bardzo się cieszę, że był bardzo otwarty i to było świetne. Bo ja tu przyjechałam, umówiłam na spotkanie samochodem, przywiozłam jakieś tam materiały, że chciałabym... On tak sobie patrzył na te moje pomysły, że ja jestem tu, pojeździłam tu, chciałabym być tu, pokazałam tam jakieś prospekty, jakichś zawodów i on tak fajnie wysłuchał. No dobrze, no to będziesz będziesz w naszym klubie. Ola nas, Aleksandra Lusina wyprowadziła nas na szerokie wody. Tytuł mistrza Polski, potem drugi tytuł mistrza Polski, telewizja, prasa, jak i również cały światek jeździecki. I takie jego szczere zaskoczenie i zdziwienie, kiedy się okazało, że ja to, co do niego mówiłam dosłownie, nie wiem, półtora roku wcześniej, nagle się okazało, że to wszystko się wydarzyło. Więc ja myślę, że to bardzo duża doza szczęścia i ogromnego szczęścia w życiu była mi dana, że tak się wydarzyło. Tu jest fajnie, bo tu jest zawsze bardzo liczna grupa zawodników. Przychodzą nowi, jest dużo młodych. To jest bardzo takie optymistyczne, że nie ma, to grono nie jest nigdy zamknięte. To się tutaj cały czas my się tutaj zmieniamy. Jest nas więcej starszych, mniej starszych, więcej młodych. Cały czas jest do przodu. Ja uwielbiam przyjeżdżać w ogóle do Śremu i patrzeć na rozwój, jak jest dużo nowych koni, nowych ludzi. To nie tylko świadczy, nie wiem, o tym, że co roku wygrywa wszystkie rankingi. Przede wszystkim świadczy o ilości zrobionych rzeczy. Wypuszczonych jeźdźców, zadbanych, ile osób ma szansę się rozwinąć dzięki prezesowi, który wspiera mnóstwo ludzi, mnóstwo koni, mnóstwo imprez i robi to bardzo długo. Można powiedzieć, że ja znam wielu, o których się już mówi, w firmach, ludziach, którzy byli w czasie przeszłym, a tutaj ciągle jest to wszystko w czasie teraźniejszym. Więc to już świadczy o ogromnym sukcesie tego przedsięwzięcia pana prezesa. Mściwoj Kiecon, zawodnik, których masę ludzi, a szczególnie dziewcząt, brało go za wzór. Przyczynił się do potężnego rozwoju popularności Zielonych Traków. A że to jest bardzo inteligentny, uprzejmy facet, muszę, że bardzo szanuję Mściwoja, bo to jest człowiek z dużą klasą.
No i z ojcem dogadałem, no czy by do nas już rzucił, bo w ten czas ojciec miał wszystko do gadania. No i tak siwo już chyba z 10 czy 12 lat z nami współpracuje. Moja przygoda z klubem Agrohandel trwa już ponad 10 lat. Współpraca układa nam się wyśmienicie. Na dzień dzisiejszy lepszego sponsora sportu jeździeckiego jak Agrohandel w Polsce nie mamy, więc tym bardziej jestem szczęśliwy, że mogę być w tym klubie, startować obok tak dobrych zawodników jak Radek Skrzyczyński, Andrzej Głoskowski, Leszek Ramca czy Dawid Skiba. Moja przygoda z Agrohandlem rozpoczęła się niedawno, bo niecałe 2 lata temu. Jest to na pewno klub, który daje ogromne możliwości dla rozwoju zawodnika, nawet takiego jak ja, który wcześniej nie był zbyt objeżdżony w wysokich konkursach. A tutaj wizja pana Ludwiczaka, pana prezesa, pozwala na to, żeby zdobyć to doświadczenie i zabłysnąć na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej. Myślę, że w tym sporcie trzeba być bardzo cierpliwym. I niewielu w tym sporcie jest bardzo cierpliwych, ale jest taki jeden człowiek jak Jan Ludwiczak, który chyba jest cierpliwością przewyższa wszystkich. Jarosław Skrzyczyński jest instytucja, wszyscy go znamy, jaki to jest człowiek, bardzo rzeczowy, konkretny. No i bym powiedział, nasza współpraca układa się bardzo dobrze, bo my dużo nie gadamy, gadamy bardzo krótko i bardzo rzeczowo. Chyba 6 lat temu dowiedziałem się, że Jarek został bez klubu. Umówiłem się z nim, podjechałem do Leszna. 10 minut się dogadaliśmy. Założył 6 lat temu zielony frak i jeździ do dzisiaj. Jego rola jest nie do przecenienia, bo jednak jest najlepszym polskim jeźdźcem bezwzględnie i ta młodzież ma idola. U nas, jeżeli ja bym chciał przyjąć do klubu, to około 50-60 ludzi by jeździło. Jak na regionalnych zawodach, co drugi zawodnik by dał, co drugi. 3/4 zawodników by było z Agrohandlu. Także wpłynął tak w Barcelonie. Jest Ronaldo, tak dla Agrohandlu. Jarosław Skrzyczyński również jest tym symbolem zwycięstw, doskonałej roboty i zielonego fraku. Myślę, że wielu ludzi w Polsce nie byłoby tam, gdzie są, gdyby nie Agrohandel Śrem. Jest to na pewno klub, który pomógł wielu zawodnikom, wielu ludziom związanym z branżą jeździecką w ogóle. Andrzej Głoskowski zawsze mi się podobał z powodu, na tyle co ja się znam na jeździe, z technicznej jazdy. Ta jazda mi się jego też bardzo podobała. Kontuzja mu przerwała te wspaniałe wyniki, ale bardzo się cieszę, a szczególnie dzisiaj, że widziałem go na parkurze i z jeden turniej producentów żywności wygrał. Z klubem Agrohandel i z panem Jadem Ludwiczakiem jesteśmy związani od 3 lat. Reprezentujemy barwę Agrohandlu. No i byłbym szczęśliwy, żeby wrócił do tej wysokiej, świetnej formy, gdyż byłby naszym również podporą. Współpraca układa się bardzo dobrze i myślę, że będzie przedłużana na kolejne lata. Nie pamiętam, ile zdobyłem trofeów młodych koni wyhodowanych przeze mnie. Praca w klubie Agrohandel to praca przede wszystkim z młodymi koniami. Prezes bardzo duży nacisk kładzie na młode konie. Uwielbia jeździć, wybierać, kupować, hodować te młode konie. Później prowadzimy selekcję skokami w korytarzu. Każdy z nas ma prawo wyboru jakiegoś tam konia. Też trener duży wpływ kładzie na to, kto na jakim koniu będzie jeździł. Ale to przede wszystkim młode konie, czempionaty, tak jak prezes stworzył czempionat młodych koni w Olszy. I uwielbia to robić i chce dalej się w tym sprawdzać. Dalsza konsekwencja tego jest, że tych koni parę doprowadziliśmy do konkursów Grand Prix, parę też się sprzedało. Do dzisiaj koni, jeden z nich jest Badoret, która jest moją kobyłą podstawową, dochodzi też Verona, był to też koń Bebeto czy King Cornet, dużo tych koni było, bardzo dużo. Aczkolwiek dzisiaj też jeszcze bardziej się to wszystko rozwija i myślę, że będzie jeszcze lepiej. Tytuł mistrzów Polski to chyba ze 6 tytułów mistrzów Polski, wicemistrzów, brązowych medalistów, też jest masa. Także tych młodych koni, od rybaków kupionych albo wyhodowanych, było. Niektóre wyhodowane tutaj u mnie, urodzone. Potem te konie, jeżeli są dobre, trzeba powiedzieć szczerze, że my nie mamy tak głębokiej kieszeni. I czasami człowiek jest za młodo, sprzedaje, jest dobry, sprzedaje i ci jeźdźcy, czasami ja ich pozbywam
tych dobrych koni, a na tych gorszych muszą jeździć. To też jest taka czasami prawda. Ale to jest, to wszystko musi funkcjonować. Potrzeba pieniędzy, środków. A my nie jesteśmy, nie mamy takich dużych środków, jak mają zachodni hodowcy, czy też zachodni zawodnicy, którzy uprawiają ten sport. I to trzeba się przyznać. Ja nie należę do multimiliarderów, należę do zamożnych ludzi, tak bym określił, do zamożnych, ale z wieloma, którzy nawet są w koniach i działają, to ja się nie mogę trudnić. No chciałbym wygrać drużynowo rankingi więcej jak Legia Warszawa. Wygraliśmy 11, Legia chyba tam wygrała około 10 drużynowo. No teraz w tym roku wygramy 11, bo to już widać. No i może 12, 13. W 2019 roku chcieliśmy z Janem tutaj i całym naszym sztabem zrobić Mistrzostwa Polski. Podczas uroczystości wręczania orłów białych to wszystko połączyć w flambrę, a potem zobaczyć, jak Bóg da nam zdrowie, co będziemy robić dalej. Igrzyska olimpijskie to są zawsze moje największe marzenia. Igrzyska olimpijskie to było, jak byłem człowiekiem nieszczęśliwym, to sobie zawsze śniłem, że jestem mistrzem olimpijskim. I to rano wstawałem i byłem bardzo pewien siebie i zadowolony. Przy wszystkich porażkach zawsze marzyłem, że będę mistrzem olimpijskim. Jakby ktokolwiek jechał w olimpiadzie i był 20, 30, była to by do klubu największa satysfakcja. Taka przyjemność, bo to jest nadzieja. A człowiek, gdy żyje nadzieją, to ma chęć do życia, bo ma długi dystans tej nadziei. I trochę to jest złudne, ale fajne i piękne, bo chce się żyć.